Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam Was na wspaniały turniej organizowany pod patronatem Jana Krzysztofa Dudy, mianowicie Jan Krzysztof Duda Chess Cup, który odbędzie się 30 lipca do 1 sierpnia. Turniej szachów błyskawicznych, w którym mogą brać udział zawodnicy do drugiej kategorii szachowej męskiej lub do pierwszej kategorii żeńskiej. Pula nagród w tym turnieju wyniesie 1750 zł i nie dość, że można wygrać nagrodę finansową, oczywiście to główną nagrodą będzie spotkanie się z Janem Krzysztofem Dudą i rozegrania z nim meczu na żywo. Jan Krzysztof Duda, wspaniały szachista. Moi drodzy, zaczął grać w szachy w wieku 5 lat i w niedługim czasie odnosił już znaczące sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Wiele razy zdobywał medale Mistrzostw Polski w szachach w kategoriach juniorskich. Również zdobywał Mistrzostwa Świata w kategoriach juniorskich. W wieku 12 lat Janek wygrał pierwszą swoją partię z arcymistrzem szachowym. W lipcu 2017 roku Janek został pierwszym polskim juniorem, który przekroczył barierę 2700 punktów rankingu FIDE, a w 2019 roku z wynikiem 2758 zajmował pierwsze miejsce wśród polskich szachistów oraz 12 miejsce na świecie. Na pewno jednym z większych sukcesów Jana Krzysztofa Dudy było zdobycie Wicemistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych w 2018 roku, gdzie tylko o pół punktu przegrał z Magnusem Carlsenem. Przegrał, to można powiedzieć w cudzysłowie, aczkolwiek Wicemistrzostwo Świata było bardzo dużym sukcesem. Janek szedł wtedy jak burza. Wiele partii tutaj możemy sobie też przeanalizować z tego turnieju. Fantastyczna forma. Pokonał między innymi Jana Niepomniaszczego czy Artemiejewa, z Magnusem Carlsenem zremisował. Fantastyczne zawody. 10 października 2020 była to, myślę, że historyczna chwila dla polskich szachów, mianowicie dlatego, że Jan Krzysztof Duda pokonał mistrza świata Magnusa Carlsena w szachach klasycznych na jego terenie, gdzie Magnus Carlsen od 125 partii i 801 dni nie przegrał partii klasycznej, a to właśnie Polak był egzekutorem i przerwał tą wspaniałą pasję mistrza świata, o czym było głośno, z czego się niezwykle cieszymy. Moi drodzy, to niezwykłe osiągnięcie. Jan Krzysztof Duda rozegrał wiele fantastycznych partii. Moi drodzy, jedna z nich, tutaj białymi gra Hikaru Nakamura, fantastyczny arcymistrz, a to Janek zagrał fantastyczne zagranie w tejże pozycji. W 11 posunięciu zagrywa mianowicie hetmanem na A3. Okazuje się jednak, że nie można tego hetmana wybić, gdyż tutaj istnieje bardzo piękny mat. No ale po tym posunięciu tutaj przeciwnik Janka zagrał hetmanem na B5. Zostało wybicie pionka, grozi tutaj praktycznie mat. Goniec zagrał na D3 z obroną, wybicie, hetman wybił skoczek na A5, po król C2 hetman dał szacha, król B1, no król B8 asekuracyjnie mimo wszystko, skoczek zagrał na F3 i przechodzimy za chwilę do wspaniałej kombinacji, która tutaj powstała. Skoczek wrócił na swoje miejsce, wieża A6, hetman C2 i w tym momencie Janek zagrywa fantastyczne zagranie, po którym się w zasadzie już można poddać, mianowicie hetman A1. Drugi raz poświęca hetmana, no w tym momencie już trzeba tego hetmana wziąć i skoczek B3 tutaj daje szacha podwójnego, król zagrywa na B1 i mamy wieża A1 mat. Fantastyczna gra Jana Krzysztofa Dudy z Hikaru Nakamurą. Z Janem Krzysztofem Dudą miałem przyjemność zagrać partię blicową. Wyglądało to następująco, aczkolwiek pokażę tylko kilka pierwszych ruchów. Po D4 Janek zagrał skoczkiem, C4, G6, skoczek na C3 i Janek zagrał mi obronę Greenfelda, na co zbiłem pionka tutaj na D5, skoczek odbił i w momencie tym zagrałem skoczkiem na 4, co jest bardzo rzadkim posunięciem. Co jest ciekawe, Janek myślał w tym momencie około minuty, co w blicu zdarza się niezwykle rzadko, ale mimo wszystko i tak nie starczyło,
żeby chociaż zremisować tę partię, ale byłem bardzo z niej zadowolony. Chwilę poanalizowaliśmy, ale to tak mała prywata. Wszystkie informacje odnośnie turnieju szachowego będą w opisie pod filmem. Serdecznie zapraszam. Myślę, że to jest bardzo dobra okazja, aby zmierzyć się z Janem Krzysztofem Dudą. Powalczmy o te pierwsze miejsca. Zapraszam serdecznie. Ja już się nie mogę doczekać tego turnieju. Będę mocno śledził Wasze zmagania. Zapraszam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.